Witam Was bardzo serdecznie w kolejną środę wieczór. Zaczynamy z lekkim opóźnieniem z powodu różańca, modlitwy różańcowej o pokój, a teraz stajemy do podsumowania naszego dzisiejszego dnia, do podsumowania tego wszystkiego, co w nim się działo. Oczywiście jest to cotygodniowe spotkanie, ale jak najbardziej jesteście zaproszeni do tego, żeby codziennie, samodzielnie stawiać na tej modlitwie i pytać się Pana Boga, jaki był ten dzień, co nam darował, co wziął, jaką nadzieję przynosi na kolejne spotkania z Nim w nowym dniu. Dzisiaj świętujemy w Kościele, takie wspominamy, nawiedzenie Maryi, która poszła do Elżbiety. Jest to piękne spotkanie, które pokazuje nam, że Bóg jest obecny w służbie. Po tym spotkaniu wielkim Maryi z aniołem, w którym dowiedziała się o tym, że Jezus pragnie narodzić się w jej sercu, idzie do swojej bliskiej, znajomej, krewnej, której chce służyć, bo ona także jest brzemienna i niedługo będzie rodzić. I my także jesteśmy po tym doświadczeniu Pana Boga wezwani do tego, żeby iść i służyć. Zobaczmy, jakie dzisiaj spotkały nas różne osoby i co wnosiły w nasze życie. Już za chwilę zaczynamy, dlatego zajmijcie odpowiednią pozycję i wspólnie rozpoczniemy tę modlitwę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na początku skup się na swoim oddechu. I w tym czasie pozwól swoim myślom spokojnie przychodzić Ci do głowy. Nie analizuj tych myśli. Po prostu oddychaj i pozwól spokojnie wyciszyć się przed tym spotkaniem z Bogiem. Pomyśl teraz, za co dzisiaj jesteś na koniec dnia wdzięczny. Co było w tym dniu ewidentnym znakiem dobroci Boga dla Ciebie. Pomyśl też o konkretnych ludziach, którzy sprawili Ci radość, którzy stali się radością na drodze tego dnia. Przejdź przez plan, jaki dzisiaj miałeś i spróbuj odnaleźć te momenty, w których doświadczałeś zaspokojenia swoich potrzeb, radości.
dziękując Bogu za ludzi, którzy wprowadzali radość, szczęście do dzisiejszego dnia. Spróbuj konkretnie znaleźć, co sprawiło, że oni stali się światłem miłości na drodze Twojego dnia. A teraz spróbuj poprosić z głębi serca, aby Duch Święty prowadził Cię przez tę modlitwę. Możesz przywołać sobie ostatnie doświadczenie pragnienia, pragnienia wody, które było tak duże, że skupiałeś swoje wszystkie siły, aby zaspokoić to pragnienie. I wspominając tamte uczucia, tamtą wolę działania, spróbuj teraz ukierunkować tak samo swoje serce na pragnienie Ducha Świętego, aby On rzeczywiście przyszedł w to puste miejsce, które dla Niego zrobisz. Przypomnij sobie teraz początek swojego dnia. Możesz zamknąć oczy i przypomnieć sobie poranek i pierwsze decyzje, jakie wykonałeś. Przypomnij sobie myśli, które zajęły Twoją głowę zaraz po wstaniu. Zobacz, ku czemu spontanicznie skłania się Twoje serce. Kiedy jeszcze go nie kontrolujesz. Co było Twoją dzisiejszą troską dnia, w którą na początku zaangażowałeś swoje siły.
Spróbuj sobie teraz przypomnieć jedno ważne spotkanie, rozmowę, a może tylko spojrzenie na twarz drugiej osoby, które zapadło ci z tego pierwszego okresu, tutaj dzisiejszego dnia. Zobacz, co dałeś osobie, z którą się spotkałeś, z którą rozmawiałeś i co ona tobie przekazała. Spójrz również na popołudnie. Pomyśl o osobach, z którymi się widziałeś. Być może ktoś niespodziewanie przyszedł do ciebie i zmienił twój stan ducha. Przypomnij sobie te spotkania. Zobacz, co wprowadziły w twoje serce. A następnie zobacz konkretnie, jaką potrzebę, którą miałeś w sobie przed tym spotkaniem, zaspokoiły albo jaką sfrustrowały. Zobacz, co zostaje ci po tych spotkaniach. I pomyśl teraz o wieczornych godzinach, o konkretnej osobie, która przyszła ci z pomocą, lub o konkretnej osobie, której ty sam chciałeś służyć, której chciałeś pomóc. Być może pojawiło się w twoim sercu takie pragnienie, aby wyjść do kogoś konkretnego i okazać mu życzliwość i troskę. Zobacz, co czułeś, kiedy ktoś okazał ci miłość oraz co rodziło się w twoim sercu, kiedy ty niosłeś dobro drugiemu człowiekowi.
i spróbuj podsumować ten dzień, patrząc na konkretne osoby, które obdarzyły Cię spojrzeniem miłości, dziękując Bogu za nie. Pomyśl też o tych miejscach z dzisiejszego dnia, w których czułeś się oceniany przez innych. Zapytaj się, dlaczego rodzą się w Tobie takie myśli, że ktoś może Cię oceniać. Jeśli są uzasadnione, to przebacz tym osobom, które wobec Ciebie przyjęły taką postawę. A jeśli znajdziesz też takie miejsca, w których Ty sam oceniałeś innych, to stań przed Panem Bogiem i podziękuj za te osoby, które coś też wnoszą do Twojego życia. I przeproś za to, że patrzysz na nich osądzająco. I pomyśl jeszcze o planach na jutrzejszy dzień, a szczególnie o spotkaniach, które Ciebie czekają. Pomyśl o tych osobach, do których jesteś zaproszony, aby nieść im miłość. Zobacz w ich sercu żyjącego Boga, któremu będziesz mógł służyć, okazując dobroć tym konkretnym osobom. I na koniec poproś Pana Boga, aby On zaspokajał te potrzeby w Twoim sercu, których nie potrafią zaspokoić inni ludzie. I powierz Mu swoich bliskich, wobec których czasem Ty sam jesteś bezradny, mówiąc: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Thank you.
Dziękuję Wam za wspólną modlitwę, za ten czas, który mogliśmy razem poświęcić na spotkanie z Bogiem w tym minionym dniu. Na koniec chciałbym Wam opowiedzieć taką bajkę, która pokazuje też stosunek Maryi do rzeczywistości, która ją otaczała. Bo w tym doświadczeniu spotkania z Bogiem, które było dla niej tak mocne, nie pozostała jakąś wielką mistyczką w uniesieniu kontemplacyjnym, ale poszła służyć, odnajdując Boga w swojej codzienności. I o tym także jest ta bajka o małej rybce. Przepraszam panią, rzekła jedna morska rybka do drugiej. Jest pani starsza ode mnie i bardziej doświadczona. Pewnie będzie pani mogła pomóc. Proszę mi powiedzieć, gdzie mogę znaleźć to, co wszyscy nazywają oceanem? Szukam już wszędzie i bez rezultatu. Oceanem jest miejsce, gdzie teraz pływasz, odpowiedziała stara ryba. To? Przecież to tylko woda, a ja szukam oceanu, odparła rozczarowana młoda rybka, odpływając, by szukać gdzie indziej. Moi drodzy, życzę Wam takiego spotkania z Bogiem, jakie przeżyła Maryja, aby ta rzeczywistość, która Was otacza, stała się prawdziwym miejscem spotkania z Nim, aby tak jak ta starsza ryba, widzieć Go w tym wszystkim, co nas otacza. Życzę Wam dobrej nocy, kreślę Wam znak krzyża i do zobaczenia za tydzień z Bogiem.